Dzień dobry, witajcie. Andrzejek co robi? Zbiera się. Zakłada buty. A Andrzeju, a dlaczego już wychodzimy? Lecimy na lotnisko, znaczy jedziemy na lotnisko. Szukamy Ubera. O, jakiś potwierdził. No i fajnie. Jest niedaleko. Jest całkiem niedaleko, więc można schodzić. Powiem wam, że trochę mnie stresuje ta logistyka całego wydarzenia. Mnie też, spać nie mogę. No, czy ja zasnęłam normalnie, ale potem już tak od 7 mniej więcej co chwila zerkałam na zegarek. Jakiś taki lekki stresik mnie dopadł. No mam nadzieję, że wszystko będzie okej, że odnajdziemy się na miejscu i potem po koncercie będziemy zdatni do życia, żeby koczować tyle na lotnisku. Trzymajcie kciuki, my się zbieramy i co? No jedziemy na nasze warszawskie lotnisko. My już na lotnisku, moi drodzy. Dajcie znać, czy wy jesteście z tych ludzi, którzy przyjeżdżają na ostatnią chwilę, czy z tych, którzy są dużo wcześniej. Ja jestem spokojna, jak jestem na lotnisku, jak jest 2 godziny przed lotem. I dzisiaj też tak było. Okazało się w międzyczasie, że nasz lot będzie trochę opóźniony, ale niedużo, tam 20 chyba minut. Tak, Andrzejku? Jakoś tak mniej więcej. Więc bez dramatu, siedzimy już pod naszym gate'em. Tutaj możecie zobaczyć jakiś samolocik, ale to nie nasz, bo niebieski ma ten, no, ten ogonik, więc to musi być lot. A my lecimy Lufthansa. Nie mogę się doczekać, powiem wam, że oglądałam sobie na Instagramie, ale super, szkoda, że teraz wam nie nagrywałam, bo z miejsca, w którym siedzimy, widzę, jak samoloty startują i tak szybko mi migają przed oczami. Mega fajny widok. Ale chciałam powiedzieć, że na Instagramie obczajałam, jak wygląda cały ten teren wokół koncertu Adele i jest to przeogromna przestrzeń, więc jestem ciekawa, jak się odnajdę, dlatego że tego filmu jeszcze nie było na kanale, ale mam drobną kontuzję, przez którą trochę ciężko mi się poruszać. Więc tak, trzymajcie kciuki, żeby było dobrze. Dotarliśmy do Monachium, jesteśmy gdzieś, nie wiem gdzie to jest, ale wygląda jak jakaś wieś. Przez prawie godzinę błąkaliśmy się po lotnisku, żeby znaleźć taką przechowalnię bagażu, która będzie nam odpowiadała godzinowo, bo potrzebujemy zabrać swój bagaż o godzinie 5 rano. I udało nam się, znaleźliśmy. Już właśnie przyjechaliśmy, no spory kawał tak naprawdę, nie wiem, metrem, pociągiem, metrem. No S-Bahn właśnie. A teraz czekamy na autobus. Jeszcze parę przystanków autobusem i potem jakieś 20 minut spaceru i będziemy na miejscu. Problemem jest to, że oboje z Andrzejem czujemy się mocno średnio. Nie wiem kto gorzej, chyba dzisiaj ja. Wczoraj miałam, słuchajcie, problemy żołądkowe różnej maści. Więc dzisiaj tak ostrożnie podchodzę do jakiegokolwiek jedzenia. Jadłam bardzo mało, boli mnie brzuch, czuję, że jestem głodna, ale boję się, że jak zjem, to gorzej się to skończy, bo mam straszne nudności. Nie mam pojęcia dlaczego. Po prostu w samolocie jak lecieliśmy, to myślałam, że moje flaczki eksplodują. Tak mnie bolał brzuch, tak mi się napompował od tego ciśnienia. Ale jak tylko wylądowaliśmy, to poczułam się lepiej. Teraz mam takie fazy. Momentami jest mi dobrze, momentami beznadziejnie. Nie mam zielonego pojęcia co to, ale umówiłam się już na jutro do lekarza. Andrzej ostatnio miał też takie przeboje i czuł się, a w zasadzie czuję, bo to dalej trwa tak już tydzień, prawda Andrzejku? Więc no, chciałabym, słuchajcie, się doprowadzić do stanu użyteczności jak najszybciej, bo po prostu nie chciałabym, żeby dopadła mnie choroba na sam urlop. Jeżeli mam chorować, to wolę chorować przed urlopem, a nie na urlopie. Czajcie, o co chodzi. Także tak, dobra, koniec gadania i idziemy na przystanek. Bardzo dużo ludzi tam czeka i pewnie wszyscy jedziemy w tą samą stronę. Jakbyście chcieli zobaczyć, jak to wygląda, to jesteśmy już na miejscu. Jestem ciekawa, czy nie będzie trzeba dograć potem dźwięku, bo bardzo głośno gra to muzyka, ale ogarniemy to w razie czego. Tak wygląda cała ta arena, słuchajcie. My jesteśmy tak naprawdę na jej końcu, a nasze bilety kosztowały 150 euro za jeden, czyli to były najtańsze bilety, kosztowały i tak w tul siana, no a jesteśmy raczej dosyć daleko.
sama Adele będzie występowała od tam i ma takie wybiegi porobione dookoła, jak jest to widać tutaj. Andrzej skanuje kotwór, żeby przesłać zdjęcie tam na ten. O, wyświetlimy się na scenie. Mega fajnie, ale nie pamiętam ile kosztowały te miejsca tam w tym środku, ale one były koszmarnie drogie. Mega fajnie, że mamy cień, jest lampa jak skurczybyk. No. 30 stopni w cieniu. Chodźmy w cień. No. 10 minut przed koncertem. W teorii 10 minut, zobaczymy czy nie będzie opóźnienia, ale wygląda to tak. Może ludzi. Thank you.
uważam, że to widziałam. Najlepszy koncert, na jakim w życiu byłam. Pod każdym względem. Coś pięknego. Było warte wszystkich pieniędzy, przysięgam. 1 hour later. Jeśli kiedykolwiek będę narzekać na naszą cudowną stolicę, to strzelcie mnie w pysk. Naprawdę. Bo to znaczy, że już w dupie mi się totalnie przewraca. Jesteśmy w tym Monachium, które jest totalnie beznadziejne i totalnie nieprzystosowane do tego, że tutaj się wydarzy taki duży koncert. Poodwoływano pociągi, autobusy nie wyrabiają, jakby komunikacja tu w tym momencie to jest dramat. Jest 2 w nocy. Chcemy umrzeć. Chcemy umrzeć, no ale chyba o wszystkim na spokojnie powiemy z domu już, co? Odeśpimy. Jakbym miała mieć jakąś taką jedną refleksję po tym, co nas spotkało po koncercie, to Monachium mnie tak zniechęciło, że pewnie nigdy w życiu go już nie odwiedzę. Much later. Witamy się z wami już z domu. Jest poniedziałek. Wczoraj cały dzień spaliśmy. No. Ale może po kolei, Andrzeju, jak w zasadzie wyglądał ten nasz wyjazd, powiedzmy widzom, bo to już było wcześniej w filmie, ale może warto to przypomnieć. No, to zaczęło się od tego, że ogarnęłaś bilety na przedsprzedaż, Adel. I to było takie czekanie. Bo to było, najpierw trzeba było się zarejestrować, potem, nie wiem, ileś miesiąc chyba czekałaś? Jakoś tak. No nieistotne, kupiliśmy bilety, a co udało ci się kupić bilety, to potem zarezerwowaliśmy lot do Monachium, to było w lutym. No a teraz mamy sierpień, czyli pół roku wcześniej. Więc bilety lotnicze tam i z powrotem kosztowały nas 2100 zł za 2 osoby w 2 strony. 2080. No i tam. No i wiecie, że to wyglądało tak, że lecieliśmy sobie o 13 z Polski, byliśmy tam o 15 powiedzmy. A potem mieliśmy powrót o 7 rano wylot, 8 z haczykiem w Polsce, więc taki tryb koczowniczy na lotnisku. Generalnie właśnie chodzi o to, że jak tylko gruchnęła wiadomość o tym, że będą te koncerty, ceny noclegów jakichkolwiek tak poszybowały w górę, że dla mnie to już było too much. Więc moja wewnętrzna Grażyna biznesu stwierdziła właśnie, że przecież damy radę wysiedzieć na lotnisku tyle czasu i wrócimy i będziemy odsypiać w domu. I tak też było. Generalnie wykorzystaliśmy te wszystkie możliwości, które dało nam lotnisko, czyli rozwaliliśmy się na kanapach przy jakiejś kawiarni i trochę tak koczowaliśmy, chyba przez jakieś 2 godziny, nie? Mniej więcej od 2 do 4 byliśmy w takim trybie koczowniczym. Udało nam się chyba nawet trochę zdrzemnąć, tak bym powiedziała, ale to było, wiecie, takie bardziej czuwanie. Ja przyznaję się, że jak już wyszliśmy do samolotu, odpłynęłam bardzo szybko. Wydaje mi się, że ledwie zdążyliśmy ruszyć i ja już spałam. Nie wiem, jak Andrzejek. Ja też coś tam spałem, bo mnie potem szyja bolała, bo ta Kasia była przy oknie, to tak się położyła. Ja myślałem tak na popielniczkę i o. A jak wróciliśmy do domu, słuchajcie, to tylko było szybkie mycie zębów, nawet nie prysznic. Byliśmy zaleniwi, żeby się umyć. No. Szybkie mycie zębów i spanie. I spaliśmy od 9 do 17. Czyli normalnie 8 godzin. Więc dobrze, że dzisiaj jest poniedziałek, mamy wolne, bo wczoraj siedzieliśmy do 12 i dzisiaj znowu wstaliśmy o tej, nie wiem, 10 chyba. I dzisiaj już jest normalnie, można wracać do żywych. Ale wracając do samego wydarzenia, powiem wam, że różne koncerty w życiu widziałam. Byliśmy ostatnio na koncercie Taylor Swift, jak byłam też w zeszłym roku na koncercie Beyoncé. Nie da się tych wydarzeń ze sobą porównać, dlatego że i Taylor, i Beyoncé to są... To zmywarka, sorki. To gwiazdy, które robią show na scenie. Tańczą, mają, wiecie, taką scenografię bardzo imponującą. A to był bardzo prosty koncert. To była duża scena, były bardzo ładne wizualizacje i w tym wszystkim była sobie po prostu Adele, która od czasu do czasu się po tej scenie przeszła, ale generalnie głównie stała sobie w miejscu i po prostu śpiewała. Ale ten głos to było coś absolutnie imponującego.
To był najlepiej zaśpiewany na żywo koncert, na jakim byłem. W sensie najbardziej mi to zaimponowało. To wszystko, to brzmiało jakby normalnie śpiewała w studiu muzycznym, nie? Mm. I to nie było wyciągane czy coś, naprawdę mega. Tak muzycznie ekstra. Ja też jestem zachwycona. Podobał mi się Taylor Swift, podobały mi się koncerty Beyoncé, ale gdybym miała powiedzieć, który był najlepszy, to zdecydowanie ten, z którego właśnie wróciliśmy. Sama Adele miała, uważam, bardzo fajny kontakt z publicznością. W międzyczasie opowiadała różne rzeczy. No fajny, naprawdę bardzo fajny klimat miał ten wieczór. Momentami, mimo że miało nie padać, to kropił deszczyk, co też czasem dodawało uroku. Akurat tak się złożyło, że zebrał się taki mocny wiatr i trochę kropiło, jak były piosenki takie jak Skyfall i Set Fire to the Rain, i w sumie to tworzyło klimat. Więc można powiedzieć, że nawet na plus te przelotne opady. Andrzejku, coś jeszcze chcesz dodać? Nie. Tyle. Nie. Nie, no koncert był naprawdę super. No ja nie jestem jakimś, nie wiadomo jakim wielkim fanem, ale no wszystkie te jakby płyty jak wychodziły, to byłem na bieżąco, więc no znałem wszystkie piosenki, więc to było super. No powiem wam, że to był pierwszy koncert, do którego nie musiałam się jakby totalnie przygotowywać, nie sprawdzałam setlisty. Wszystkie, znaczy sprawdziłam setlistę, ale wszystkie piosenki z tej setlisty doskonale znałam. Fakt, że to były też w dużym stopniu no, głównie hity Adele, no, koncert trwał 2 godziny, były piosenki ze wszystkich dotychczasowych płyt, więc w dużym stopniu były to single, ale nie zmienia to faktu, że i tak, no wow, było to coś bardzo imponującego. A jak Monachium? No, Monachium, pomimo że tour to jest miesięczny i każdy weekend jest zawalony koncertami Adelci, no to nie nauczyli się chyba na błędach, bo organizacja jest tragiczna. O ile z lotniska tam na koncert jeszcze dotarliśmy bez problemów. Komunikacja. Komunikacja. Pojechaliśmy sobie z banem, potem autobusem i potem jakieś 20 minut pieszo, bo tam dalej idzie ten koncert, miał miejsce, bo ulica zamknięta. To powrót to była udręka. Wróciliśmy całym tym wielkim tłumem do tej samej ulicy, z której przyjechaliśmy autobusem. Chcieliśmy znowu wziąć autobus powrotny, natomiast nie było dołożonych jakiejś większej ilości komunikacji na czas powrotów ludzi z tego koncertu. Autobusy, jak są przepełnione, to tam się w ogóle nie zatrzymywały. I koniec. Nie, to po prostu jedzie sobie dalej i nic z tym nie możesz zrobić, nie? Próbowaliśmy zamówić potem stamtąd taksówkę, taką miejską, bo można sobie zamawiać miejską taksówkę z aplikacji. Próbowaliśmy zamówić Freenowa, próbowaliśmy zamówić Bolta, Ubera, nic nie chciało nas odebrać. W końcu poszliśmy sobie na linię metra U, czyli tą taką miejską. Dojechaliśmy na dworzec główny i stamtąd mieliśmy mieć tego S-Bana do lotniska. Natomiast, i to było w okolicy już północy. I ten pociąg miał jakby kursować co pół godziny. Natomiast odwołali te kursy. I następny miał być o 2:30. Dokładnie. Mieliśmy ponad 2 godziny czekania na dworcu centralnym, gdzie nie było zbyt przyjemnie, bo wszędzie byli bezdomni. Dużo osób pod wpływem różnych substancji, więc taka mało przyjemna atmosfera, nie? No i zważywszy na to, że my mieliśmy w planach przekoczować na lotnisku, trochę się zdrzemnąć, to czekanie 2 godziny na dworcu, potem godzina jazdy na lotnisko, to byśmy byli tam powiedzmy koło 4:00, no to zaraz byśmy musieli odbierać bagaże i lecieć, więc tego snu by było nic. Więc wyszliśmy na górę z dworca centralnego, no i na szczęście udało nam się zamówić Ubera i żeśmy za całe 85 eurasu wrócili na lotnisko. Także tak, nie, świetnie się to opłacało, bo ogólnie biorąc, jakbyśmy zamówili sobie taksę spod tego stadionu Adele, to by nam wyszło za 100 i byśmy się nie pieprzyli w półgodzinny spacerek do metra i całe te inne zabawy z przesiadkami. Problem był taki, że mimo że tam była obsługa, która miała pomagać ludziom się rozejść, to tak naprawdę ta obsługa za bardzo nie pomagała. Pan nam mówił, że chcecie do S-Bana, chcecie na lotnisko, no dobra, no to stąd jedzie autobus, to czekajcie tutaj. A potem przyjeżdża ten autobus, on się nie otwiera. Pan mówi, no tak, no bo jest pełny, no to się nie otwiera. Ale nie powiem wam, co dalej powinniście zrobić. I nagle typ mówi, no 700 metrów dalej można iść na te U coś tam i możecie gdzieś tam dojechać i się przesiąść. Zrobiliśmy tak, tylko nikt z tych ludzi, którzy jakby kierowali
wszystkich tych koncertowiczów w różne strony świata, nie wiedział, że te pociągi są odwołane, więc nagle wszyscy ci, którzy właśnie stwierdzili, że no dobra, no to idziemy te 700 metrów na tą stację, wylądowali na tym dworcu głównym i nie mieli się w co przesiąść, bo komunikacja jeżdżąca na lotnisko nie jeździła. Nastąpiła lekka zmiana kadru, moi drodzy. Andrzejek musiał nas opuścić, musi coś załatwić i poleciał teraz do jednego z sąsiadów, ale ja do was wracam. Więc tak, chciałam powiedzieć właśnie to w sumie, co też już Andrzej mówił, że miasto nie było gotowe na to, żeby przyjąć tylu turystów w związku z tymi koncertami. Rozmawialiśmy jakby z różnymi ludźmi, którzy osobiście lub ich znajomi byli na tym koncercie i tak by nam się wydawało, że jednak większość osób faktycznie to potwierdza. Jeżeli miałabym jechać jeszcze raz na taki koncert, to po prostu musiałabym się odpowiednio od razu nastawić, że ja nie będę jeździć komunikacją, tak jak to mam w zwyczaju, tylko po prostu niezależnie od kosztów lecę w taksówki, bo to, że my chcieliśmy wrócić tak samodzielnie, wiecie, tą komunikacją, żeby też trochę zaoszczędzić, no nie oszukujmy się, no to nam finalnie sprawiło właśnie sporo kłopotów. No to nie nasza wina, tylko tej komunikacji. Spodziewałabym się, że przy tak dużym wydarzeniu częstotliwość jeżdżenia autobusów, pociągów, tego metra, nie wiem czym jest S-Bahn, powiedzmy, że takim metrem, że będzie zwiększona, a nie była. No i właśnie jeszcze część kursów została odwołana, więc był to duży logistycznie problem. Powiem wam, naprawdę, za każdym razem jak wracamy z zagranicy, nawet tak jak w tym przypadku, jak jesteśmy tam tylko na chwilę, mam takie poczucie, że my w Polsce nie mamy na co narzekać. A już na pewno nie w Warszawie, o tym mogę powiedzieć, bo tutaj na co dzień powiedzmy jesteśmy, ale chodzę na różne koncerty i dostanie się skądkolwiek po koncercie na Narodowym, to jest pestka. Macie tam pociągi, macie obok metro, zamykany jest most, więc można dojść do samego centrum i tak bardzo dużo osób robi. Generalnie wokół Stadionu Narodowego, w promieniu, nie wiem, tych właśnie 700 metrów, czy może kilometra, jest bardzo dużo najróżniejszych przystanków. Jeżdżą autobusy, jeżdżą tramwaje, no naprawdę, kurde, jest w czym wybierać. Jest w czym wybierać, więc cała ta masa ludzi, która wychodzi z tego naszego Stadionu Narodowego, ma się gdzie rozejść. Tam do końca tak nie było. Nie wiem, ile było ludzi na koncercie Adele, nie sprawdzałam tego, ale no po prostu jakby przepustowość komunikacji nie była na to gotowa. Co jest trochę dziwne, bo wydaje mi się, że po pierwszym koncercie, który domyślam się, że był podobnym niewypałem jak ten, który nas spotkał w sobotę, no można było jednak podjąć jakieś kroki, żeby trochę zwiększyć częstotliwość tej komunikacji. No ale wyszło jak wyszło, Monachium nas totalnie do siebie nie zachęciło. Na ulicach było pełno śmieci, było bardzo, bardzo brudno, sporo bezdomnych, tam można, wiecie, pić na ulicy i to widać. Ludzie chodzą, tacy bardzo rozrywkowi, się zataczają, palą różne rzeczy, niekoniecznie papierosy. No nie, nie. Jakby klimat tego miejsca totalnie mi nie podszedł, higiena tego miasta totalnie mi nie podeszła. Na każdym kroku właśnie był ktoś pijany, murki poobszczywane, śmierdziało masakrycznie przy wejściach z metra. No nie, 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 nie. Dla mnie to była katastrofa, ale żeby już nie przedłużać, bo i tak dużo gadam, to teraz sobie wszystko to tak podsumujemy, gdybyście byli ciekawi. Bilety na sam koncert kosztowały za dwie osoby, będą to ceny jakby co, 300 euro. Bilety lotnicze kosztowały nas 2080 zł. Bilet na komunikację to za dwie osoby było 44 euro. Wzięliśmy bilety dobowe, bo myśleliśmy, że też komunikacją wrócimy na lotnisko, a wyszło jak wyszło. Butelka wody na koncercie kosztowała 10 euro, bez chyba 20 centów, ale już żeby łatwiej mi się liczyło, to uznajmy, że było to 10 euro, a kupiliśmy 3 takie butelki, więc woda za 30 euro. Koszulka kosztowała 40 euro, zaraz przyniosę i ją wam pokażę, wrzuciłam ją już do prania w łazience. Uber z dworca tego centralnego na lotnisko 85 euro. McDonald's, który nam uratował życie na lotnisku, dlatego że cały dzień się źle czuliśmy z Andrzejem, w sensie takim
Mnie po prostu bolał brzuch. Nie wiem, czego to jest wynik, czy leków, które obecnie biorę, czy co, ale bolał mnie po prostu brzuszek. Nie byłam w stanie za bardzo jeść. No i tak naprawdę przez cały dzień w sumie zjedliśmy, można powiedzieć, że tylko tego McDonalda, bo wcześniej w domu zjedliśmy też śniadanie, ale generalnie jedliśmy mało i ten McDonald już był nam potrzebny. Kosztował 24 euro. Opłata za zostawienie naszych plecaków na lotnisku to było 9 euro, czyli generalnie wszystko to, co kosztowało nas w Eurasach, to było 532 euro, czyli 2280 zł, plus bilety lotnicze za powiedzmy 200. Do tego musieliśmy Uberem dojechać na lotnisko w Polsce i wrócić z lotniska do domu. Więc jakbym chciała tak już zaokręglić, żeby się nie bawić w te końcówki, to cały ten wypad, można powiedzieć 24-godzinny, kosztował nas 4,5 tysiąca złotych. Gdybyście mieli jakieś pytania, to śmiało dawajcie znak. A poczekajcie, jeszcze przyniosę tą koszulkę. Dobra, tak prezentuje się mój t-shirt. Z przodu ma tylko oh my god, z tyłu jest taka duża Adela. Wzięłam sobie tą koszulkę w rozmiarze L. Niestety nie zauważyłam, ale puścił jej szef, chyba z tej strony. Nie wiem tylko, czy taką ją kupiłam, bo Andrzejowi na lotnisku było zimno, więc miał na sobie też tą koszulkę. O, tutaj widzicie, dziureczka na samym szwie, więc myślę, że mogłam ją taką kupić, tylko nie zauważyliśmy. No ale oddam to krawcowej, żeby cały bok mi jeszcze raz przeszyła i myślę, że będzie gitarka. Więc tak, no wiadomo, no koszulki nie musiałam kupować, ale chciałam mieć pamiątkę, więc powiedzmy właśnie, że całość to te 4,5 tysiąca. Czy to dużo, czy mało? Chyba nie mnie oceniać. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Moim zdaniem, biorąc pod uwagę fakt, jak dużym takim marzeniem, no można powiedzieć, że marzeniem było dla mnie usłyszenie Adele na żywo. Jestem ogromną jej fanką. Śledzę od lat, znam wszystkie te piosenki, naprawdę. No to jakby dla mnie to by było, wiecie, takie priceless. Nie miałoby to ceny. O, bezcenne. Bezcenne są takie wspomnienia, bezcenne są takie przeżycia. Ja uważam, że te 4,5 tysiąca były warte tego, żebyśmy mogli tam jechać i to zobaczyć. Wydaje mi się zresztą, że widać to na tych naszych nagraniach, że było w tym wszystkim na pewno we mnie bardzo dużo takich fajnych, pozytywnych emocji. Jestem naprawdę przeszczęśliwa, że widziałam to show, że miałam taką możliwość. Także czy warto? Moim zdaniem warto. W sumie tak, moim zdaniem warto. A czy waszym, to zachęcam do tego, żeby się podzielić w komentarzu, co o tym sądzicie. Czy wydalibyście tyle na to, żeby zobaczyć kogoś, kogo tak bardzo lubicie i cenicie? Jestem ciekawa. Andrzej, jak to podliczyliśmy, stwierdził, że w sumie moglibyśmy polecieć, trochę dołożyć i można byłoby polecieć na tydzień na wczasy do Turcji. I ma rację, ale wiecie, to była Adele, królowa. Królowa muzyki. Dla mnie oczywiście. Jeszcze taką moją drugą królową jest Ariana Grande, ale coś dziewczyna nie po drodze jest z koncertami w Polsce. Już kiedyś miałam być na jej koncercie, ale został odwołany. Ale dobrze, bo odbiegam od tematu. Żegnam się z wami. Dajcie znaka, czy wydalibyście tyle siana na to, żeby kogoś móc na żywo usłyszeć. Bardzo jestem ciekawa. Dziękuję wam bardzo za ten film. Pamiętajcie, żeby zostawić nam łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał. I to, do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!